kolejny etap rewitalizacji traktu książęcego. Prezydenci pilnie poszukiwani. Ustecka kładka hitem sezonu. Odnowiono kaplicę na starym cmentarzu. Unijne dofinansowanie transportu miejskiego. Modernizacja i rewitalizacja traktu książęcego w Słupsku dzięki dotacji z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego została rozszerzona o kolejne domy i podwórka. Słupsk otrzymał dodatkowe 4 800 000 zł na rewitalizację centrum miasta. To już kolejna dotacja po podpisanej 2 lipca umowie za 5 milionów złotych z tym samym przeznaczeniem. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym, które docenił pan marszałek województwa Mieczysław Struk, otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie programu rzeczowego rewitalizacji traktu książęcego w Słupsku. Program, ten rozszerzony program opiewa na kwotę 6 700 000 zł, z czego aż 4 800 000 są to środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozostała część to jest wkład własny miasta. Te pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na cztery główne zadania. Jest to dokończenie modernizacji i rewitalizacji ulicy Wojska Polskiego, przebudowa i rewitalizacja Placu Broniewskiego, a także budowa dwóch nowych, nazwijmy to podwórek kulturalnych, takich podwórek na kształt właśnie podwórka kulturalnego, które znajduje się pomiędzy ulicą Niedziałkowskiego a Wojska Polskiego. I będą to podwórka, które będą zlokalizowane w obrębach ulic Kołłątaja, Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej, a także przy ulicy Tuwima, Mickiewicza i ulicy Wileńskiej. Miasto przeprowadziło już wstępne konsultacje z mieszkańcami podwórek, na których przeprowadzana będzie rewitalizacja. Dzięki temu pojawią się tam sugerowane przez nich instalacje. Odbyliśmy już pierwszą serię konsultacji społecznych z mieszkańcami właśnie tych kwartałów. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak oni sobie wyobrażają właśnie te nowe podwórka, jakie mają pomysły, co chcieliby na tych podwórkach, kolokwialnie mówiąc, zainstalować, postawić, czy chcą boiska, czy chcą piaskownicy, czy może strefy relaksu dla osób starszych. Całkowita wartość projektu wzrośnie o 6 700 000 zł i wyniesie 55,5 miliona zł, z czego 36 milionów 600 tysięcy będzie dofinansowane ze środków unijnych. Kolejne działania inwestycyjne w ramach projektu rozpoczną się w pierwszym kwartale 2015 roku i zakończą w sierpniu 2015 roku. Prezydent Słupska poszukuje zdjęć lub obrazów 7 osób, które rządziły niegdyś miastem. Tylu portretów brakuje w mieszczącej się w Urzędzie Miasta Galerii Prezydentów Słupska. Maciej Kobyliński skierował apel do wszystkich mieszkańców. Obecnie w galerii, która wyeksponowana została w wieży słupskiego ratusza, wiszą portrety 24 samorządowców, którzy rządzili miastem przed i po II wojnie światowej. Najwięcej osób to prezydenci, którzy rządzili Słupskiem po 1945 roku. Są również samorządowcy sprzed I wojny światowej. Prezydent Maciej Kobyliński apeluje do mieszkańców, nie tylko do mieszkańców, o przynoszenie zdjęć swoich poprzedników. Brakuje nam 7. Można je składać w gabinecie prezydenta miasta Słupska w pokoju numer 100. Bądź w biurze obsługi interesanta. Cieszymy się, bo już jedno zdjęcie jakby doszło nam. Pani Danuta Jankowska przyniosła zdjęcie swojego ojca, także brakuje nam już tylko 7. Ostatnio dzięki Izabel Zelheim, honorowej obywatelce miasta Słupska, na ręce Macieja Kobylińskiego przekazano portret Teofila Kuny. Pani Zelheim odnalazła ostatnie zachowane zdjęcie Teofila Kuny, na podstawie których zleciła namalowanie portretu. Galeria jest dostępna do zwiedzania dla mieszkańców Słupska i wczasowiczów w godzinach pracy urzędu. Nawet 1000 osób przechodzi w czasie jednego otwarcia przez ustecką kładkę, która łączy wschodnią i zachodnią część usteckiego portu. To tegoroczny hit wypoczynkowy. W sezonie kładka otwierana jest na 15 minut o każdej pełnej godzinie od 9 rano do północy. Korzystają z przejścia zarówno wczasowicze, jak i ustczanie, którym przejście skróciło drogę do pracy i centrum miasta. Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania tą kładką. Szacujemy, że podczas jednego otwarcia, uruchomienia tego mostu przechodzi przez tą kładkę prawie 2000 ludzi. No jest to bez wątpienia tegoroczny hit. W sezonie letnim wczasowicze nie będą mogli z niej częściej korzystać. Wszystko z powodu dużego ruchu statków w usteckim porcie morskim. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby ta kładka otwierała się częściej, otwierała się na dłuższy czas, ale niestety. Kładkę oddano do użytku 19 grudnia 2013 roku. Całkowity koszt inwestycji to 4 390 000 zł. Większość kosztów budowy pokryły środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rybackiego z budżetu państwa oraz budżetu miasta.
Remont kaplicy na starym cmentarzu powoli dobiega końca. Główne wykonane prace to oczyszczenie elewacji wraz z impregnacją, wymiana uszkodzonych cegieł, częściowa izolacja fundamentów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana tynków i odnowienie wnętrz obiektu. Koszt prac to około 118 tysięcy złotych. Remont kaplicy trwał 2 miesiące. Zewnętrzne prace jeszcze są wykonywane, ale już wewnątrz jest ona udostępniona. Gdzieś około tygodnia jeszcze rusztowania przy niej będą funkcjonowały, ale harmonogram pochówków jest już stary, funkcjonuje według stałego systemu, a wykonawca jeszcze dokończy pracę przy dachu i przy elewacji. Mimo że prace nadal trwają, Zarząd Infrastruktury Miejskiej wznowił ceremonie pogrzebowe na starym cmentarzu. Podczas remontu odbywały się one w kaplicy na terenie nekropolii przy ulicy Zachodniej. W tym roku ZIM planuje na starym cmentarzu wybudować kolejne kolumbarium oraz uruchomić nowe ujęcie wody przy głównej alei. Szykuje się prawdziwa rewolucja transportowa w mieście. Za blisko 40 milionów złotych Słupsk przebuduje newralgiczne skrzyżowania, zmodernizuje ścieżki rowerowe i odmłodzi tabor autobusów. Wszystko dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek województwa przyznał właśnie dla naszego miasta dofinansowanie na projekt zatytułowany Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wynosi 70% inwestycji, czyli ponad 23 miliony złotych. Projekt podzielony jest na 2 etapy. Pierwszy obejmie m.in. prace drogowe na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przebudowę ścieżek rowerowych. Przebudowa skrzyżowania ulicy Szczecińskiej i Sobieskiego, przebudowa skrzyżowania Kołłątaja i Wojska Polskiego, budowa parkingu Bike and Ride niedaleko dworca kolejowego, dodatkowo budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szczecińskiej, a także budowa łączników pomiędzy istniejącymi już ścieżkami rowerowymi, dzięki czemu uda nam się uzyskać taki spójny system ścieżek rowerowych. Drugim etapem będzie zakup nowoczesnych autobusów napędzanych ekologicznym paliwem. Słupsk wzbogaci się o 18 nowych pojazdów. Oczywiście wszystkie w najwyższym standardzie, klimatyzowane z systemem informacji pasażerskiej wewnętrznej, czyli z komunikatem, na którym przystanku aktualnie autobus się znajduje i jaką trasą się porusza. Realizacja całego projektu przewidziana jest w terminie od września 2014 do września 2015 roku. Pierwsze prace mogą ruszyć już w październiku. W pierwszej kolejności będą dotyczyć drogi rowerowej na ulicy Szczecińskiej, 3 Maja i Kołłątaja.